Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Danielo. W dzisiejszym odcinku gry Paragon chciałbym wam przedstawić nowego bohatera, jest nią hrabina, a wygląda ona w ten sposób. No i moi drodzy, co powiecie na pierwszy rzut oka tej postaci, bo jak dla mnie ta postać wygląda fenomenalnie. Zwróćcie uwagę na jej czerwone oczy, które wywołują wręcz furię oraz pokazują, że jest to naprawdę jedna z wampirycznych postaci w tej grze. Ale czym tak hrabina się naprawdę zajmuje? Jest to postać dystansowa, która będzie zadawała seryjne obrażenia właśnie poprzez swoje dwa sztylety, chociaż tego jeszcze tutaj na obrazku nie widzicie. Pokażę wam dziś w tym odcinku film, w którym będziecie mogli to z pewnością zobaczyć. Oczywiście jak każdy bohater posiada ona cztery umiejętności. Pierwszą z nich jest na przykład wysysające ostrza i hrabina tutaj szybko obraca ostrza wokół siebie, zadając obrażenia dookoła, i bierną z tej umiejętności jest hrabina odzyskuje procent maksymalnego zdrowia po każdym zabiciu wroga, dużo więcej po zabiciu bohatera. Co może świadczyć o tym, że będzie to umiejętność działająca na obszarze. No i oczywiście każdy zabity tutaj przeciwnik będzie dawał jej życie, czyli coś w rodzaju kradzieży życia. Kolejną z umiejętności jest ślizg cienia. Hrabina bierze na cel pobliskiego wroga i teleportuje się do niego, zadając obrażenia i powodując spowolnienie. Cel będący sługosem zostaje wyeliminowany. Ponowna aktywacja powoduje powrót do pierwotnej lokalizacji. Co w związku z tym sugeruje mi, że hrabina będzie mogła na odległość teleportować się do danego przeciwnika, zadać mu obrażenia, spowolnić go, no oczywiście dobić kolejnymi umiejętnościami, czy też po prostu swoją, że tak powiem, walecznością, no i powrócić do pierwotnej lokalizacji, z której się pojawiła, czyli coś w rodzaju przybyła, rozdupiła i sobie wróciła. Kolejną z umiejętności jest mroczna fala. Hrabina tutaj wysyła przed siebie kłębiącą się chmurę mroku, zadając obrażenia wszystkim wrogom w obszarze działania. Czyli mamy kolejny skill obszarowy, zadający obrażenia. Także może być naprawdę ciekawe. No i ostatnia umiejętność, bodajże ulti. I hrabina skacze tutaj do pobliskiego wrogiego bohatera, zmuszając go, aby na nią spojrzał, i ogłuszając go, po czym zadaje mu serię obrażeń. Podczas ataku hrabina pozostaje zablokowana. No, nic innego jak po prostu czekać i sprawdzić ją w akcji. Moi drodzy, jest to naprawdę ciekawa postać. Te umiejętności, które ona tutaj posiada, będą dawały nam do zrozumienia, że będzie to postać niezwykle ciężka do schwytania, gdyż kilka z tych umiejętności, które posiada, pozwalają jej się teleportować z miejsca na miejsce, zadając obrażenia i wracając z powrotem do pierwotnego miejsca, w którym zaczynała atak. Moi drodzy, to jest tylko teoria. Przedstawiłem wam te cztery umiejętności w zakresie teorii, a teraz przejdźmy do praktyki. Is eternal. Her need is unending. Her prey always the strongest, for she is the Countess who stalks the night. Dobrze, może nie była to praktyka w gameplayu, w grze, to jednak zobaczymy 25 października, kiedy ta postać wejdzie już na serwery Paragonu i będzie można już nią zagrać. Z pewnością będą
wielkie problemy w pierwszym dniu, aby zagrać tą bohaterką, ponieważ każdy bohater, który się pojawia w pierwszym dniu, jest mega ciężko dorwać tego bohatera, żeby zagrać nim gracze kontra gracze, bądź też gracze kontra SI. No i dobrze, moi drodzy, mi się postać bardzo podobała, można powiedzieć, że wręcz się w niej zakochałem. Tak więc zobaczymy, jak ona będzie sprawdzała się w praktyce, no i przede wszystkim, jak mi będzie się nią grało. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko w tym temacie. Ja się z wami żegnam, no i zapraszam oczywiście do subskrypcji i zalajkowania filmu. Tak więc cześć, trzymajcie się, hej!